Pani niszczyciele. Początek tutaj stwierdziłem, że udałem się w stronę KPD. Co my tutaj mamy jeszcze? Nie ma takiego dużego zagrożenia. 5 pancerników, 4 krążki, pani niszczyciele. Tak ogólnie to na montanie gra mi się nie za dobrze. Pewnie nie wszyscy będą takiego zdania, ale moim zdaniem to jest najsłabszy pancernik ogólnie, jaki jest z dostępnych. Czym się wyróżnia? No, to super obronę ma przeciwlotniczą, ale jak lotnisko będzie chciało storpedować, to i tak storpeduje. Okej, mam pierwsza Montana naprzeciwko. Właśnie strzela. O, 7000 złapałem właśnie. Okej, nie zdążyłem dociągnąć tylnych dział i zniknął kolega. Jest Hindenburg, burtą ładnie wstawiony, pierwsza salwa. Dosyć ładnie leci. I 8900. Teraz już trochę mocniej przyjąłem za 12. Chciałem tego Hindenburga tu skasować, żeby mnie nie podpalał. Ale ta salwa mało celna będzie. Właśnie, no, dobry kąt mam przodem ustawiony dziobem. Za jedynie 2200 weszło. Okay, teraz ta Montana. Zobaczyłem, że hamuje. Myślałem, że będzie cofać. I strzeliłem troszeczkę za wcześnie. On za późno mi się pokazał. Do przodu ruszył i niestety pudło. Ja jestem Minotaur, burtą ładnie obrócony za wyspą. Okej, salwa poszła w Minotaura. Pierwsza cytadela 14800. Kolega się tam zatrzymuje. Kolejna salwa. Ale duży rozrzut, jak widać. Niestety. Znowu za 8900 weszło. Tak jak wcześniej szlak Hindenburga. Okej, teraz chyba ten Bismarck. Tak, dokładnie. Kolej zawraca, dlatego trochę wyżej strzelałem. Ale duży rozrzut coś losowało. Niestety nic nie polosowało. Tutaj przykleję się do wyspy. Jest Montana burtą. Kolega, jak widać, nie jest mną zainteresowany. Okej, poszła pierwsza salwa. Montana. Burtą ładnie płynie. Kolejna cytadela, druga. W tym momencie 58000 obrażeń.
widać, bitwa na razie dosyć wyrównana. Jeden okręt mają przeciwnicy stracone. Mamy jeden kapa, drugiego przyjmujemy i tak samo. Przewagę punktów mamy. Okej, okay, Montana znowu burtę pokazuje. Pięknie leci w sam środek. 18 tysięcy. I odparował koleś. Czekam, aż dojdą wszystkie ciała. O, i poszła salwa. Teraz całkiem ładnie leci to skupione. 11 tysięcy. Jak widać, wygrywamy to. Mam przewagę dwóch okrętów. Montana i Hindelburg odporowały. Chłopaki z Plutonu. Bismarck tam na dobicie. Teraz wpuściłem samolot, bo zauważyłem tutaj, że zbliżają się do mnie samoloty torpedowe. Okej, jest niszczyciel. Zobaczymy, czy coś wejdzie. Niestety pudło. I znowu wyłania nam się Minotaur. Burtą. Cały czas ten koleś burtą do mnie był ustawiony, nie wiem dlaczego. Myślę, że chyba za tą wyspą jest tam nie do wyjęcia. Tak miał dużo szczęścia, dwa razy już do niego strzelałem. Oj, sorry. Że nie odporował wcześniej. Okej. Okay. Kolejna cytadela, trzecia, pierwsze zatopienie. 109 koła. Obrażeń. Jak widać, przeciwnik puszuje tutaj. Chyba kapa B chcą przejąć. Okej. Okay. Tutaj postanowiłem, że trochę sobie przystanę, poszczelam w nich, bo zaraz będą mi to ładnie wypływać. Jest Missouri. Właśnie wsadził mi za dechę. I poczekałem chwilę, myślałem, że Mogami odwróci się do mnie burtą, ale niestety nie, cały czas ciobem będzie płynął. Więc strzeliłem, szkoda czasu, nie chciałem czekać tak długo. Ale niestety pudło, nic nie weszło. Missouri i niestety bez przebicia.
zniknąłem. O, tutaj te e-booki, jak widać, zmierza chyba, żeby wpłynąć. Idealna burta, 9 km. To nie mogło się skończyć inaczej. Musiało tak to być. Dwie cytadele. I odporował koleś. Pierwszy medal, dewastujące uderzenie. Tam jest ten niszczyciel. Znaczy się... Jest on tam jeszcze? Nie, nie ma. Nie, był tam dalej w sumie. Jest. Okej. Kolejna salwa w Missouri. I tu już zacząłem powoli ruszać do przodu. Bałem się tego niszczyciela, że wypłynie tu za wyspę i starpeduje mnie. Jak wiadomo, pancernikiem się ciężko manewruje i dosyć długo się zbiera, zanim się rozpędzi. Więc tutaj już powoli zmierzam w lewo, odbijam. O, już widać, płynie ten niszczyciel. No jest, pokazał się na dobicie. No ale niestety trochę działem się tutaj, jeszcze okrętem obracałem. Działka się trochę kręcił, więc stwierdziłem, że przywalę w tą Karolinę. Pod nim burtą koleś ustawiony. Zwalniał. I kolejne dwie cytadele. 34 tysiące. W tym momencie wsparcie. Kolejny medal dostałem. Teraz skupię się na tym niszczycielu. Niestety trochę za daleko odpłynąłem i Karolina mi zniknęła za wyspą. I jak widać, przewagę mamy. Prawie 800 punktów. Przyjmujemy trzeciego okapa. Przeciwnicy mają tylko jednego okapa. Missouri wpływa w środek. Środkiem będzie zmierzać między wyspami. Tutaj, dokładnie. I klikam właśnie do gościa z lotniska, żeby podświecił mi tą Karolinę, bo koleś był tutaj do mnie idealnie burtą ustawiony. Niestety, nie podświecił mi go. Mógłbym go skończyć. Tutaj. Niestety ta salwa niecelna, ale się ruszy się do przodu. Tego 5800 wyszło. Okej, okay. Znowu Karolina Burt to pokazuje. Kolejna salwa w nią. Pięknie płynie. Znowu kolejna cytadela, 26 tysięcy. Duży kaliber. W tym momencie 210 tysięcy zrobione. No i został na ugryzku tą Karoliną. 3400 mu zostało. Myślałem, że nasze lotnisko go skończy. To nie wiem, on puścił tą eskadrę, zobaczcie, eskadrę bombowców puścił na Missouri. I Missouri ma o wiele lepszą obronę przeciwlotniczą niż Karolina. No i zobaczycie zaraz, co się stanie.
tu i Missouri ładnie wypływa za wyspy. Troszeczkę tu zwoliłem, żeby zdążyły działa się obrócić. Okej, okay. Koleś ładnie burtą ustawiony, widać. Poszła salwa. Ciach, 23 tysiące bez cytadeli. O, i tam jest Karolina. Tył zmierza po naszego Essexa. Widać tutaj na minimapce. Oklepana była, 3000 miał. Wystarczyłaby tam jedna czy dwie bomby, żeby weszło. Kolejna salwa w Missouri. Tu już koleś skontowany, zobaczcie ile weszło. 8000 zaledwie. Okej. Okay. I Karolina się naprawiła, 12 tysięcy, miała 3. Nie wiem czemu ten koleś z Essexa uparł się na tym Missouri. Nie mam pojęcia, ale... Okej. Okay. Niestety 3,5 kafla tylko i już zauważyłem, że koleś ostro skręca na mnie, na taranach chce iść. A jak widać, mu by się to opłacało, bo ja mam 67 tysięcy hit pointsów, a ma tylko dychę. Więc zacząłem szybko odbijać. Już myślałem tutaj, że wpłynie we mnie, ale na szczęście udało się uciec. Okej, okay, teraz już szybki obrót. 4000 ma koleś. 3 ciągle spada, bo się pali. No i koniec. Zatopiony. No i teraz płynąłem tutaj w stronę tego Evergrossa. Właśnie nasze lotnisko zostało zatopione przez Karolinę. No i z takiej olbrzymiej przewagi zrobiła się mega przegrana. Punkty po prostu, punkty. Może i by mi udało się jeszcze to wyciągnąć, ale punkty po prostu nie pozwalały mi na to. Widać, wszyscy padli, zostałem sam. Niestety nie zrobiłem screenów końcowych tej bitwy z portu. Tutaj salwa nie trafiłem, chciałem jeszcze, żeby jak najwięcej... Chciałem po prostu dobić do tych 300 tysięcy, ale nie udało mi się. Bo widziałem, że czas się kończy, więc strzeliłem tak w ciemno, liczyłem na to, że coś tam wejdzie. No i to było na tyle. Ostatnia salwa, czas się kończy. 286 900. Dzięki za oglądanie. No i na razie, trzymajcie się.